Z jakiego powodu loszek jest dzisiaj, a nie jutro? Nie wiem tego. Tutaj akurat takiej odpowiedzi nie znam. Z tego, co napisali twórcy, to potwory uciekły z locha dzień wcześniej. Jak widzimy, no tutaj mamy wyraźnie napisane, że 18 listopada od godziny 16. No ale dostaliśmy wcześniej. Bardzo możliwe, że z racji tego, że właśnie na tym serwerze 31 niemieckim jest dzisiaj już dostępny Helevator i to jest dzień wcześniej dla testu, to bardzo możliwe, że coś im się pomyliło i loszek też ustawili dzień wcześniej na wszystkich serwerach. No ale nieważne, nie ma co narzekać. Tak jak mówiłem w dzisiejszym filmie, można go zdobyć od 340 poziomu w strefie światła i od 500 w strefie mroku, natomiast już oczywiście mam przecieki od wszystkich, bo już oczywiście każdy to kliknął, że ten 500 level to trochę taki pis na wodę, bo można go o wiele szybciej zrobić, więc nie wiem, czemu taki wysoki jest ustawiony, no ale jest jak jest. Dobra, no kopalnia klejnotów, wiadomo, dojo bohaterów, mam nawet listę już każdego przeciwnika, kim jest i do czego nawiązuje, to też wam zaraz pokażę. Tu sobie dropniemy kluczyk, boże, jaki kluczyk dziwny, taki trochę Kappa Pride'owy bym powiedział. Nie żeby coś, no ale... ale kumacie, o co chodzi. Dojo bohaterów z dzieciństwa. Co ciekawe, jak był loch Ligi Superbohaterów, to kilka osób siedziało, głowiło się i nie mogli wpaść na każde nawiązanie. Natomiast, no, jeżeli chodzi o... ten loszek, który jest nawiązaniem do jakiegoś tam anime, no to praktycznie chyba 5 minut musiałem czekać i już dostaliśmy na Discordzie nawiązanie do każdego przeciwnika z anime, więc bardzo mi miło, że mam takich widzów, takich fanów anime. No ale dobra, lecimy. Najpierw strefa światła. Nie tylko chodzi o serce MR-ku, no taki ogólnie był taki no dziwny trochę, ale nieważne. Zaczynamy. Może sobie odpalę w sumie tą listę, co mi wysłaliście, tak jak mówiłem. I teraz tak, pierwszy przeciwnik, uwaga, tu jakby co nie było żadnej listy, zrobimy cięcie i po prostu wyjdę na takiego czytanego, oglądającego wszystkie bajki dla dzieci. Pierwszy przeciwnik, no, wydaje mi się, magiczna uczennica, tak? No, tak myślę, że będzie to nawiązanie do Sailor Moon, tak coś mi się wydaje. Mamy wojownika, poziom 313, nie wiem, możecie napisać, czy mam rację, ale no takie sprawia wrażenie ten loszek, w sensie ten przeciwnik pierwszy w tym loszku. Tu jakie tło w ogóle, jakieś róże, jakieś kwiatki, kurde, za bardzo cukierkowy ten loch, tak mi się wydaje, w sensie te grafiki w tle i ten kluczyk takie dziwne. Dobra, ale tak jak mówię, mamy wojownika 94,5 miliona expa. Powiem wam na koniec, ile daje ogólnie, bo też to już mam policzone. Ale nieważne, no lecimy dalej po prostu. Kolejny przeciwnik, wojownik znowu, mistrz sobowtórów, 316 poziom. No tu oczywiście wiadomo, każdy fan wie, jest to nawiązanie do Naruto. Myślę, że nie ma totalnie wątpliwości co do tego. Fajnie też, jakbyś te opisy czytał tych bohaterów. Nie, no nie przesadzajmy. To każdy sobie może zatrzymać i przeczytać jak chce. Ja tego nigdy nie czytam, więc nie będę udawał, że mnie to interesuje tak szczerze. Ja jestem ignorantem, no co ci mogę powiedzieć. Dla mnie to ma dać expa, ma dać itemek, ma dać golda. A co tam pisze, to wiesz. Jest jak jest. Dobra, lecimy dalej. Mamy Magusia. O, pierwszy Maguś, proszę bardzo. To jeden z tych szczególnie wścibskich sąsiadów. Skoro chrupec chce, to możemy czytać jak najbardziej. Maguś, do czego to by było nawiązanie? No myślę, że tu akurat Towari no Totoro. Zdecydowanie wygląda mi właśnie, że to będzie ten ziomeczek. Więc okej, możemy z nim zacząć walczyć. Bo tak coś czuję. 319 poziom swoją drogą. Neutral VIP, dokładnie. Czyta z Discorda? Nie. Skąd ci się to wzięło w ogóle? 104 prawie miliony expa. Jakiś paseczek, to możemy w sumie posprzedawać. Żeby tam nie przeszkadzało potem. Okej. O, ta w sumie tak nawet fajna grafika.
uczące się Shinigami. Wojownik pewnie chce sobie coś zrekompensować. Do czego to może być nawiązanie? To jest czwarty, tak? Czyli tutaj zdecydowanie będzie Bleach. Taka postać. Nie wiem, jak to się czyta, no ale wiecie. 322 poziom, wojownik, tak jak mówiłem. Kurde, w ogóle wygląda na to, że nie ma tych nowych klas w dalszym ciągu. Jak w tym ostatnim nie będzie też tych nowych klas, to akurat słabo, tak szczerze. Ja bym zobaczył jakiegoś łowcę demonów, jak mi się odradza 6 razy i przez to dostaję na pizdę. 100, prawie 9 milionów expa, okej, okay, dalej. Udawany detektyw, 325 poziom, maguś, groźna persona ze szwajcarskim zegarkiem. No tu zdecydowanie nawiązanie do detektywa Conana. Tu w ogóle bez dwóch zdań. Tu dostajemy też epiczka, bo to jest oczywiście piąty przeciwnik. Zobaczmy, no ale to wiadomo, no to już każdy wie akurat, nie? Tak swoją drogą, dlaczego się tak z tego śmieję? Bo 114 milionów expa. Bo raz mi napisała jedna osoba: Jezu, jak ty możesz nie znać tych przeciwników? Czy ty nic nie oglądasz? Czy ty nic nie czytasz? Nie miałeś dzieciństwa? Nie wiem w sumie, o który loch chodziło. To było chyba pod Smoczym Skarbcem, jak się nie mylę. No, także mnie ziomek tak zjechał, więc teraz muszę udawać, że znam wszystko. I dokładnie wiem, o co chodzi. Dobrze ci powiedział? Dobra, Brisinger, wetam, palobrotki. Gumowy pirat, poziom 328, zwiadowca, chyba pierwszy raz w ogóle zwiadowca, dopiero na szóstej pozycji. Niestety w głowie nie ma nic oprócz powietrza. No i to nawiązanie do One Piece. One Piece, tutaj ewidentnie, tu w ogóle tak samo, podobny do neutrala. Ale nie piszcie tak, no. Zobaczcie, czat jest nad moją głową, potem ludzie to widzą na YouTubie. Nie myć dzieciom oczu. 120 prawie milionów expa. Nie piszcie tak, bo wiecie, no. Potem jest wstyd na YouTubie. A ja na YouTubie jestem innym człowiekiem niż tutaj. Dobra, lecimy dalej. Tresel Pupili, znowu maguś, 331 poziom. Aby zostać mistrzem, trzeba dużo ćwiczyć. No i tutaj mamy... no tutaj do Pokemonów. O, to bym nawet bez ściągi znał. Tylko dopiero potem spojrzałem na obrazek, bo od razu patrzyłem na Discorda. Dobra, no tutaj to do Pokemonów zdecydowanie nawiązanie. To nawet ja wiem. Lecimy. Zobaczmy. Razy dwa niech będzie. Tak, no to wiem, tylko ja od razu patrzę na Discorda zamiast na obrazek. O, tu w ogóle za 10 baniek to będziemy mogli sprzedać. Dobra, powyrzucam to znowu. I teraz tak, lecimy dalej, ósmy przeciwnik. Znowu mag, ej, strasznie dużo jest magów w tym lochu. Joker, Jonasz, szczyt toksycznej męskości. Zobaczmy, tutaj nawiązanie oczywiście do JoJo. Tu w ogóle tak samo. Pewnie wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Gajge. Nie no, no widzisz, no powiedziałem, że trochę taki kappa pride'owy loch, to ktoś tam mi napisał, że kappa pride'owy, bo serduszko. No to już wolę nie wyrażać swoich opinii na ten temat. Okej, okay, teraz mamy... O, tego to skądś kojarzę. No tu Dragon Ball, no to w ogóle wojownik, jak widzimy, potężny obcy, 337 poziom. Im bardziej blond są włosy, tym większa jest moc. Dragon Ball ewidentnie. Do nawiązania do Tarika z Lola. Przypominam, że jesteśmy na Twitchu. Nie żeby coś. Dobra. O kurde, myślałem, że dłużej to będzie trwało, a jak przyspieszyłem to... 130, prawie 7 milionów expa. Oj, wbiliśmy 501 poziom, zobaczcie. 501 levelik, 9 przeciwnik wojownik, no i ostatni, oj, no ostatni znowu maguś. Za niego też dostaniemy epika. No teraz wygląda na to, że tylko dostajemy za 5 i 10 po tej rekonstrukcji, że tak powiem, lochów. Epika, więc no niestety, ale w sumie poniekąd jest to wyrównane, bo z jednej strony ktoś mógł dostać na przykład na 10 przeciwników w lochu 6 epików, a druga osoba mogła dostać 0, nie?
Więc to akurat chyba w miarę git, że teraz każdy dostaje po równo. No ale dwa epiki na cały loch, to też nie wiem, mogliby zrobić ze trzy chociaż, ale dobra, nieważne. 340 poziom, smarkacz oszust, Maguś w głębi serca wierzy w sztuczki z kart. No i tutaj mamy oczywiście nawiązanie do Yu-Gi-Oh, to w ogóle no bez dwóch zdań także jest widoczne. Więc no jak widzicie, ja akurat fanem anime jestem i oglądam wszystkie jakie wychodzą. Dobra, lecimy z tym Magusiem. Co to jest? Nie wiem co to jest, ale tak mi napisali, to czytam po prostu. Dobra, i mamy osiągnięcie. Ukończ dojo bohaterów z dzieciństwa w strefie światła, wiadomo, no i zaraz sobie lecimy do strefy mroku. Natomiast jeżeli chodzi o expa, którego dostaniemy za całą strefę światła, no jak widzicie nie ma tu jakiegoś giga dużego poziomu, tak samo. Zobaczymy w ogóle jeszcze może na łowcy demonów jak to pójdzie, w sensie nie na łowcy demonów, na tym, na bardzie, ale to już później. Za ten loszek dostajemy 1 175 000 000 expa, więc no prawie jeden level. Prawie jeden level za cały loszek. Myślę, że not bad. Oczywiście jeżeli jesteśmy na poziomie 393 i w górę. Lecimy dalej. Teraz strefa mroku. Cyk. Mało expa. No ale zobacz jaki to jest poziom, nie? No jak masz 400 plus level na postaci, to raczej ci wszystko za grzyba padnie. Może nawet wcześniej. Dobra, i właśnie, to jest to. Ten klucz, który teraz wykopaliśmy, jest dostępny od 500 poziomu dopiero, więc ktoś by powiedział, i zresztą ja tak też myślałem, ktoś by powiedział, że kurde, no bardzo, bardzo trudni przeciwnicy muszą tutaj być, no ale słyszałem, że tacy nie są. I zaczyna się pierwszy przeciwnik od 500 poziomu, więc tu już od razu wiemy, że każdy przeciwnik będzie nam dawał... O, tu nawet dojdzie do Mariusza, zobaczcie. Okczam. Od razu wiemy, że każdy przeciwnik będzie nam dawał 300 milionów expa, czyli za cały loszek w mroku mamy 3 miliardy expa, czyli 2 levele, więc koniec końców za zrobienie w strefie światła i strefie mroku tego loszku mamy prawie 3 levele, tak? Jak dobrze pamiętam. Ja na swoim magu 465 mogę od buta zamknąć cały, no właśnie. Bo to można sprawdzić na, tak jak już mówiłem wcześniej, na SF Toolsie. Bo tam w sumie to dobre pytanie Merku zadał, jak ktoś może zamknąć przed 500, jak klucz jest od 500, no ale można sobie sprawdzić na SF Toolsie właśnie. Kurde, zobaczcie, ej, tutaj już szwana musiała walczyć. Ty, może nawet zawalczymy. Od 400 powinna być strefa mroku, sianko Saketa. Nie no, może jakiś 420 chociaż. Coś koło tego, nie? Brak portalu robi swoje? No, pewnie tak, no ale raczej go zamkniemy też. Nie ma co zgadywać, tylko po prostu klikamy. O, tutaj już ja się biję, zobacz. Ty, no już jest close, ale to był zwiadowca, więc nie ma co się dziwić. Lecimy dalej. A, te poziomy im się też zwiększają. O, tu zobacz, tu na przykład... Już pachołki wystarczyły, no to zależy od przeciwnika. Mamy 502 level, Jezu, ale my tu levelujemy. Jeszcze nad tymi nowymi lochami to 550 tu wbije na tym woju prędzej czy później. Jak tak to będzie szło. To będzie nasz wojownik testowy. Tak zwany. Dopóki oczywiście na Magusiu go nie przybije. Bo potem już będziemy mogli na Magu sprawdzać. Dobra, dalej. Tu się znowu musimy bić, zobaczmy. To jest znowu zwiadowca, więc mówię, o, on się w ogóle bije tą podstawową bronią. Ty, no nie mów, że ja tu muszę... A, dobra. Już się bałem, że będę musiał Enter docisnąć, ale na spokojnie. Zrobiony. Dalej. Na którym ty mówiłeś, że... A, na ostatnim, że padłeś. No zobaczymy. Teraz mamy Asha. Kurwa. Skipnąłem przypadkiem. Przepraszam. Jeszcze raz. A, no tu go prawie pachołki zrobiły w całości. A, że Barbar padła, nie ty. Myślałem, że ty wojownikiem grasz i tak mówisz na wojownika. No to jak Barbar padł, to zgaduję, że ty go zrobiłeś, nie? Dobra. Tu mamy znowu wojownika. Ale to akurat bez problemu. Cyk. Dalej.
To jest kto? Też wojownik. No, chociaż tu może być Klaus, no ale nie, on nam prawie nic nie bije. My też w ogóle tych krytów coś mało bijemy. Tak zauważyłem, ale dobra, nie, no tu w ogóle bez problemu. Pół HP nam zabrał, ale chyba nam zabrał najwięcej, chociaż nie, tamten zwiat chyba zabrał więcej, nie wiem. Nieważne, no pamiętamy, że ja tu, tak jak Szczurek napisał, biję bez portalu gildyjnego. To te też ma tam, powiedzmy, jakieś znaczenie. No i dobra, na koniec Maguś. Boss, zobaczmy. Dobra, łatwo. Łatwo. Już się bałem, że zostaniemy... Bałem się, że zostaniemy pokonani na ostatnim. Ale zachowaliśmy honor. Wszystko zrobione za jednym. Pogchamp. Dobra, no więc tak to wygląda, mówię. Jak widzicie, na takim 500 wojowniku zaniedbanym można wszystko zrobić od buta, no i dostajemy prawie 3 levele. Po co taki loch, jak na 500 levelu każdy go zamknie za pierwszą próbą cały? No jak to po co? No dostaniesz 2 levele za to, że go zamkniesz. Ja bym nie narzekał. Odczekasz swoje, dobijesz 500 i od razu będziesz miał tak jakby 502. Po co tutaj narzekać? Jak dla mnie... fair. Niski poziom mają te lochy? No... to fakt, nie są jakieś wymyślne i gigatrudne, no zobaczymy tego. Tak jak mówię, skoro ten do mroku wymagał 500 levela, to ja nie wiem, czy ten nie będzie jakiegoś 550 wymagał. Już wam niestety nie zaprezentuję, może ewentualnie od kogoś wezmę screeny po prostu. Jak to tam wygląda, jeżeli chodzi o przeciwników. Ale gidno, prawie 3 levele. Nie ma co narzekać. A, dostaliśmy w ogóle to osiągnięcie? A tak, mamy. W strefie mroku i strefie światła. Dobra, no. Więc tak się prezentuje nowy loszek. Dzień wcześniej, bo potwory uciekły. Kappa.